Dobry wieczór Państwu. Witamy w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie na uroczystej gali wręczenia nagród Polskiego Środowiska Muzycznego Koryfeusz Muzyki Polskiej. Witamy publiczność zgromadzoną tutaj w studiu, słuchaczy programu Drugiego Polskiego Radia oraz wszystkich, którzy śledzą przebieg naszego dzisiejszego spotkania w internecie, bo można nas nie tylko słuchać w dwójce, ale też podglądać na stronie www.polskieradio.pl/dwojka i koryfeusz.org.pl. Agata Kwiecińska i Marcin Majchrowski. Nasz koncert, jak Państwo słyszeli, rozpoczęła suita utworów Jerzego Dudusia Matuszkiewicza w aranżacji Krzysztofa Herdzina. Mamy nadzieję, że bez problemu Państwo rozpoznali w niej tematy muzyczne ze słynnych filmów, do których Jerzy Matuszkiewicz napisał muzykę. Dzisiejszy koncert nosi tytuł Od Kapera do Kilara. Polska muzyka w filmie. Rozpoznałaś się to? No myślę, że Janosik, tak? Nie lubię poniedziałku. Marcin, tak. Nie lubisz poniedziałek? Takie jak te, bardzo lubię. Poniedziałek, dziś Międzynarodowy Dzień Muzyki i mamy pewną tradycję, krótką, ale to już jednak tradycja. Właśnie tego dnia wręczamy Nagrody Polskiego Środowiska Muzycznego Koryfeusz Muzyki Polskiej. Ta nagroda to wyróżnienie wybitnych postaci życia muzycznego oraz wydarzeń w muzyce polskiej w minionym sezonie artystycznym. Przypomnijmy, proszę Państwa, laureatami nagród w roku 2011 byli Łukasz Borowicz w kategorii Osobowość Roku. Łukasz Borowicz przed momentem ze swoją Polską Orkiestrą Radiową, jak Państwo zdążyli się zorientować, otworzył ten wieczór. 16. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina w kategorii Wydarzenie Roku, a nagrodę honorową otrzymał maestro Jan Kręc. Koordynatorem tej nagrody, Koryfeusz Muzyki Polskiej, jest Instytut Muzyki i Tańca, który dzisiaj obchodzi swoje drugie urodziny. Współorganizatorem gali jesteśmy my, program Drugi Polskiego Radia. My też mamy w tym roku urodziny, jak co roku zresztą. Ale jesteśmy nieco starsi. 75 lat programu Drugiego Polskiego Radia. Tak nam stuknęło w tym roku. Nieprzypadkowo program dzisiejszego koncertu zdominuje muzyka filmowa. To dlaczego tak się stało, myślę, że okaże się już niebawem dla Państwa jasne. Przy okazji przypomnimy też o sukcesach polskich muzyków na tym polu, na polu muzyki filmowej. Jednym z pierwszych takich wielkich sukcesów był Oscar dla Bronisława Kapera. Ważnych sukcesów międzynarodowych. Utworem, który zdobył ogromną międzynarodową popularność, być może największą, jest temat z filmu Dziecko Rozmary Romana Polańskiego. To jest obraz z 1968 roku, słynna kołysanka Krzysztofa Komedy. Za chwilę usłyszą ją Państwo w wykonaniu Piotra Wojtasika. A później posłuchamy muzyki Wojciecha Kilara z innego, no, znacznie współcześniejszego, jeśli chodzi o datę powstania, bo nie jeśli chodzi o czas akcji filmu, czyli z Pianisty, filmu, który powstał 10 lat temu. Przypomnijmy, że scenariusz tego obrazu został oparty na wspomnieniach Władysława Szpilmana, legendarnej postaci dla Polskiego Radia. Państwo pamiętają dramatyczny epizod z naszej ciągle niedawnej i ciągle bolesnej historii. To właśnie Władysław Szpilman wykonywał Nocturne Cismol, a właściwie powinno się powiedzieć Lento con gran espressione Fryderyka Chopina. Podczas bombardowania Warszawy we wrześniu 1939 roku dzisiaj ten nokturn w interpretacji Janusza Olejniczaka. Po wojnie, wracając do historii Polskiego Radia i Władysława Szpilmana, to właśnie temu artyście przypadło w udziale inaugurowanie działalności Polskiego Radia. Szpilman oczywiście był nie tylko pianistą, ale przede wszystkim kompozytorem i jego piosenka już za moment w opracowaniu Pawła Tomaszewskiego, piosenka I tylko mi żal do słów Kazimierza Winklera zabrzmi w interpretacji Marty Florek. A więc wymieniamy wszystkich wykonawców przed Państwem. Piotr Wojtasik trąbka, Janusz Olejniczak fortepian, Marta Florek śpiew oraz Daniel Popiałkiewicz gitara, Paweł Tomaszewski fortepian, Andrzej Święs kontrabas i Michał Miśkiewicz perkusja oraz Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Łukasza Borowicza. Thank you.
podaje srebrne kwiaty pachnące wiatrem z pustych dolin i księżyc w blasku jak w gondoli wśród pulsujących płynie świateł i tylko mi żal, że ciebie tu nie ma. Nie patrzysz w oczy pięciu stawów, zanim je ogarnie świt. I tylko mi żal, że wszystko się zmienia. Wołanie wiatru, kształt obłoków i kolory gór i ja. Wysoka jest jak teatr, na drzew kolumnach wsparta lekko, a księżyc w mroku jak reflektor. Dalekie szczyty gór wybiela i tylko mi żal, że ciebie tu nie ma. Nie patrzysz w oczy pięciu stawów, zanim je odnajdzie świt. I tylko mi żal, że wszystko się zmienia. Wołanie wiatru, kształt obłoków i kolory gór i ja. Oczy pięciu stawów, zanim je odnajdzie świt. I tylko mi żal, że wszystko się zmienia. Wołanie wiatru, kształt obłoków i kolory gór. I ja, i ty, i ja. Nagroda Koryfeusz Muzyki Polskiej przyznawana jest w trzech kategoriach. Osobowość roku, wydarzenie roku oraz nagroda honorowa. Pierwsze dwie stanowią podsumowanie dokonań wyróżnionych w minionym sezonie artystycznym, a nagroda honorowa jest oczywiście wyróżnieniem za całokształt działalności.
Wielostopniowe jest wyłanianie zwycięzcy. Kandydatów do nagrody zgłaszali przedstawiciele środowiska muzycznego. Przesłano 288 propozycji, z których Rada Programowa Instytutu Muzyki i Tańca wyłoniła po 5 nominowanych w każdej kategorii. Następnie odbyło się tajne głosowanie kolegium elektorów, kolegium złożonego z przedstawicieli środowiska muzycznego. Byli to, proszę Państwa, między innymi rektorzy uczelni muzycznych, prezesi stowarzyszeń twórczych, dziennikarze oraz ubiegłoroczni laureaci oczywiście. A już za chwilę wszystko stanie się jasne. Zanim odsłonimy pierwsze karty, jeszcze przypomnę, że wszyscy nagrodzeni otrzymują statuetkę koryfeusza autorstwa profesora Adama Myjaka, a także nagrody finansowe ufundowane przez stowarzyszenia twórcze. Przed nami nominowani w kategorii Osobowość Roku. Nominacje w kategorii Osobowość Roku. Katarzyna Krakowiak i Michał Libera. Autorzy projektu Polskiego Pawilonu, nagrodzonego pierwszym wyróżnieniem na Biennale Architektury w Wenecji. Ich rzeźba dźwiękowa wywołała spore kontrowersje, ale zdobyła uznanie jurorów. To dobitna deklaracja, że każdy ma prawo do dźwięku. Is it on? Zygmunt Krause, wybitny kompozytor i pianista. Solista i współtwórca warsztatu muzycznego. Występuje od niemal pół wieku, a jego utwory są wykonywane na całym świecie. Juror wielu międzynarodowych konkursów, wykładowca wielu uczelni w Polsce i za granicą, niestrudzony popularyzator muzyki współczesnej. Piotr Orzechowski, młody pianista jazzowy i kompozytor, znany jako Piano Hooligan. Do jego największych sukcesów należy główna nagroda na prestiżowym konkursie jazzowym Montreux Jazz Piano Competition. Wielokrotnie nagradzany na najważniejszych polskich festiwalach jazzowych, między innymi Jazz Juniors, Jazz nad Odrą, Krokus Jazz i Novum Jazz. Artur Rojek, muzyk, wokalista, menedżer kultury, ale także mistrz Polski juniorów w pływaniu. Założyciel i były frontman Mysłowic. Stworzony przez niego OFF Festival w Katowicach to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce, które od kilku sezonów wypływa na coraz szersze wody. Adam Struk, pieśniarz i akordeonista. Sam nazywa siebie kurpiem z wyboru i jako etnomuzykolog odkrywa, bada i kolekcjonuje utwory tradycyjnej muzyki ludowej i sakralnej. Jest także autorem piosenek, z których w tym roku przyrządził oryginalną muzyczną miksturę na debiutanckiej płycie Adie. Więc do widzenia moja miła i Adie. Więc odkrywamy, proszę Państwa, te pierwsze karty. Zapraszamy na estradę wybitną polską śpiewaczkę, wielką artystkę, cenionego pedagoga, ale także osobę, która o sztuce, o muzyce potrafi bardzo barwnie i bardzo emocjonalnie opowiadać, panią Jadwigę Rappę. Bardzo prosimy. Pani Jadwiga Rappe znana jest Państwu oczywiście z ogromnej liczby kreacji artystycznych, wykonuje muzykę wielu kompozytorów, od baroku do współczesności, ostatnio rapowała nawet w symfonii Pawła Mykietyna. Jeszcze zanim ogłosimy werdykt, zapraszamy też na estradę panią prezes Annę Markowską ze Związku Artystów Wykonawców 100 Art, która laureatowi, którego poznamy już za moment, wręczy nagrodę finansową ufundowaną przez Związek. Bardzo prosimy. Z drżeniem głosu, proszę Państwa. Laureatem nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej w kategorii Osobowość Roku zostaje Zygmunt Krause.
statuetka koryfeusza autorstwa profesora Adama Myjaka, pierwsza dziś wieczorem już w rękach laureata i oczywiście prawem laureata jest zabranie głosu, także prosimy nawet bardzo. Nawet obowiązkiem. Proszę Państwa, no przede wszystkim to jest jedno wielkie dziękuję. Jestem naprawdę wzruszony, bo jest to nagroda środowiska muzycznego, a wiadomo, że w każdym środowisku, nie tylko muzycznym, panują różne poglądy i różne prądy. Także ja naprawdę jestem tym wzruszony i dziękuję bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tutaj teraz do Państwa mówię i jestem nagrodzony. Ja zresztą chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że dzisiaj nie tylko jest Dzień Muzyki, Międzynarodowy Dzień Muzyki, ale w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej przeczytałem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Ludzi Starszych i Międzynarodowy Dzień Uśmiechu, ale nie mówili nic o muzyce. Więc ja nie wiem, myślę, że musimy się wszyscy bardzo jakoś, no teraz jak mamy już tą nagrodę, to mogę powiedzieć, to bądźmy razem i starajmy się, żeby też napisali czasami o nas coś w Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. W Związku Artystów Wykonawców Start mam ogromną przyjemność tę nagrodę wręczyć panu Krause. Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Osobowość roku Zygmunt Krause, gratulujemy i dziękujemy za wręczenie nagrody, a teraz kolejna odsłona naszej filmowej podróży. Usłyszymy muzykę Bronisława Kapera, kompozytora urodzonego w Warszawie w 1902 roku, którego droga artystyczna była bardzo barwna i właściwie mogłaby posłużyć za kanwę nie jednego scenariusza filmowego. Za muzykę skomponowaną do filmu Lili Charlesa Waltersa z 1953 roku Kaper otrzymał Oscara i to była pierwsza nagroda Amerykańskiej Akademii Filmowej, która trafiła do rąk polskiego kompozytora. Piosenka Bronisława Kapera Hi Lili, Hi Low w Polsce znana jest jako Laleczki, moje laleczki. Potem, to na początek. Państwa, właśnie, potem zmienimy nastrój do filmu Jasminum Jana Jakuba-Kolskiego z roku 2006. Muzykę napisał Zygmunt Konieczny. Zygmunt Konieczny, który swoją przygodę z dziesiątą muzą rozpoczynał pod koniec lat 60. minionego XX wieku, a Jasminum jest jednym z ostatnich obrazów Jana Jakuba-Kolskiego, do których skomponował muzykę. A na koniec można powiedzieć, że po sąsiedzku zajrzymy do Telewizji Polskiej i przypomnimy sobie o tym, że słynna piosenka Uciekaj moje serce pochodzi z serialu Jan Serce. Jan Serce. Z 1981 roku reżyserował go Radosław Piwowarski. Piosenkę napisał Seweryn Krajewski do słów Agnieszki Osieckiej. Dzisiaj ona zabrzmi w orkiestrowej aranżacji Krzysztofa Herdzina i w interpretacji Marty Florek, która już za moment się pojawi na estradzie. A oprócz niej Piotr Wojtasik trąbka, Daniel Popiałkiewicz gitara, Paweł Tomaszewski fortepian, Andrzej Święs kontrabas, Michał Miśkiewicz perkusja i Polska Orkiestra Radiowa, którą prowadzi Łukasz Borowicz. Cudniejszym śnie.
piosneczki ze mną tańczyły w krąg. Najśmieszniej tańczył miś szary i mały murzynek Joe. Hi lili, hi lili, hi lo, hi lo, hi lili, hi lili, hi lo. Przeszły tamte dni, bo szybko mijał czas. Poznałam, co to ból i łzy, poznałam życia gorzki smak. I śmiesznym wydał mi się świat z tamtych dziecięcych lat. Laleczki moje, laleczki, haj lili, haj lili, haj lo, nuciły moje piosneczki, ze mną tańczyły w krąg. Najśmieszniej tańczył miś szary i mały murzynek Joe. Hi lili, hi lili, hi lo, hi lo, hi lili, hi lili, hi lo, hi lili, hi lili, hi lo, hi lo, hi lili, hi lili, hi lo. Thank you.
Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust. We wtorki, które przyjdą po niedziela. Kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w byle pustkę iść. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne. Nic nie wiedzący, a zdradzony pies czy miś. Żałośnie chuda kwiatów kiść i nowa złuda, nowa nić. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust. Muzyka Zygmunta Koniecznego, Sewerina Krajewskiego i Bronisława Kapera, ale także, proszę Państwa, kilka akordów z Fryderyka Chopina zostało tutaj wplecionych. Pan Paweł Tomaszewski wplótł z tego, co zdążyliśmy się zorientować, ale nie wiem, czy to ty, Marcinie, tak nie szukasz tego Chopina po prostu. Nie, on sam do mnie przychodzi. Sam do ciebie przychodzi? Tak. No, skoro tak, to może nie przedłużajmy i... Przed nami następna ekscytująca chwila, proszę Państwa, tego wieczoru. Nominacje w kategorii Wydarzenie Roku. Nominacje w kategorii Wydarzenie Roku. Krzysztof Penderecki, Johnny Greenwood, Aphex Twin, Marek Moś, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy, AUKSO,
Koncerty podczas Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu. Wydarzenie bez precedensu, czyli pierwsze takie spotkanie gigantów muzyki współczesnej. Gitarzysta zespołu Radiohead i wybitny artysta techno zaprezentowali wraz z Krzysztofem Pendereckim premierowe kompozycje inspirowane jego muzyką. Wszystko w znakomitym wykonaniu AUKSO pod dyrekcją Pendereckiego i Mosia. Projekt zrealizowany przez Narodowy Instytut Audiowizualny. Projekt Etnofonie Kurpiowskie. Tribute to Szymanowski and Skierkowski. Zrealizowany pod kierunkiem Weroniki Grozdew-Kołacińskiej. Echo Puszczy Kurpiowskiej połączyło dwie wielkie postaci kultury polskiej, a także współczesnych muzyków sceny folkowej, klasycznej i tradycyjnej. Autorka tej nowatorskiej wizji stworzyła przestrzeń, w której fenomen kurpiowskiego śpiewu pomaga odnaleźć wspólny język muzyczny. Zamówienie i prawykonanie opery Madame Curie Elżbiety Sikory zrealizowane przez Operę Bałtycką w Gdańsku. Dzieło mieszkającej we Francji polskiej kompozytorki do libretta Agaty Miklaszewskiej pokazuje kluczowe sceny z życia dwukrotnej noblistki. Znakomita inscenizacja w Operze Bałtyckiej z niezapomnianą rolą Anny Mikołajczyk. Ważny muzyczny akcent w roku Marii Skłodowskiej-Curie, który podczas premier w Paryżu i Gdańsku wprawił publiczność w pełen zachwyt. Rok Johna Cage'a w Lublinie, zrealizowany przez Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża. Stulecie urodzin jednego z największych eksperymentatorów w dziejach sztuki przyciągnęło do Lublina artystów z całego świata. Inspirowane jego twórczością kompozycje, happeningi, a także dzieła performerów i poetów wypełniły miasto, które sam John Cage mógłby w tym roku nazwać muzyką. Szymanowski i Lutosławski na Międzynarodowym Festiwalu w Edynburgu. Koncerty zrealizowane przez Instytut Adama Mickiewicza. Prezentacja twórczości Karola Szymanowskiego i Witolda Lutosławskiego była ważnym wydarzeniem festiwalu nazwanego przez The Sunday Times siedliskiem doskonałości artystycznej. Wytrawna szkocka publiczność nie skąpiła braw i pochwał dla muzyki wybitnych polskich kompozytorów. Ich utwory wykonały orkiestry London Symphony pod dyrekcją Walerego Giergiewa i orkiestra Clevelandzka pod batutą Franza Welsera Mesta. No i teraz już wszystko się okaże. My prosimy na estradę dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Już wstaje pani Joanna Wnuk-Nazarowa, kompozytorka i dyrygentka także. Prosimy o wręczenie nagrody. Ale zanim wręczenie nagrody nastąpi, prosimy o ogłoszenie zwycięzcy właśnie w tej kategorii. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jestem szczęśliwa, że tylko wręczam, a że nie byłam jurorem, bo naprawdę musiało tam być gorąco w tym jury, takie wspaniałe wydarzenia. Laureatem Nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej w kategorii Wydarzenie Roku zostają projekty Narodowego Instytutu Audiowizualnego zrealizowane w ramach Europejskiego Kongresu Kultury, Krzysztof Penderecki, Johnny Greenwood, Apex Twin, Marek Moś, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO, Filip Berkowicz, kurator projektu, Michał Merczyński, dyrektor Instytutu. Zapraszamy panów. Bardzo prosimy. Jest z nami także pan Marek Moś. Panowie, mówił Marcin przed chwilą, że to jest obowiązek, ale można zabrać głos. Także zachęcamy do tego. Pan Michał Merczyński jako pierwszy. Proszę bardzo. Proszę państwa, to jest taki dzień szczególny, kiedy mówimy, muzyka jest najważniejsza, ale my to powtarzamy codziennie. No, przede wszystkim chcę podziękować panu profesorowi Pendereckiemu, Johnowi Greenwoodowi i
Apex Twinowi, moim przyjaciołom, czyli Markowi, całej orkiestrze AUKSO, Filipowi Berkowiczowi, który to spotkanie przeprowadził i doprowadził, że to się wszystko udało, ale chcę też podziękować bardzo mocno naszym partnerom przy tym projekcie, który robiliśmy w ramach polskiej prezydencji. A przede wszystkim chcę podziękować zespołowi Narodowego Instytutu Audiowizualnego, który bardzo mocno działał i prowadził to całe bardzo trudne i logistyczne pod każdym względem przedsięwzięcie. No i powiem jeszcze tak. Chciałbym dzisiaj w imieniu całej naszej społeczności instytutowej tę nagrodę dedykować Andrzejowi Chłopeckiemu, który zawsze powtarzał i myślę, że gdzieś tam mówi cały czas, że muzyka jest najważniejsza. Dziękuję. Filip Berkowicz. Michał podziękował wszystkim. Ja chciałbym podziękować przede wszystkim jemu za to, że zaprosił mnie do tego projektu, a później, że uwierzył w ten projekt i to niezwykłe spotkanie, które miało miejsce we Wrocławiu, później w Londynie, później na festiwalu Open Air. Całemu zespołowi Narodowego Instytutu Audiowizualnemu, moim partnerom, producentom, wykonawczym tego koncertu Event Factory, Markowi Mosiowi, jego fenomenalnej orkiestrze AUKSO, ale także Krzysztofowi Pendereckiemu, bez którego zgody, a było ciężko, tego projektu by nie było. Tak więc, Krzysztof, dziękujemy ci bardzo. Marek Moś. Jest nas dużo dzisiaj do tej jednej nagrody, więc ja bardzo krótko tylko chciałbym podziękować za wybór mojej orkiestry i mojej osoby do tego, abyśmy w tym projekcie wzięli udział, dlatego że to kolejne ogrzanie się przy wielkich nazwiskach, wielkiej muzyce, a czuję się jeszcze bardzo speszony konkurencją, w jakiej wystąpiliśmy. No dzisiaj my stoimy tutaj, ale w przyszłym roku na pewno Państwo będziecie w tym miejscu. Dziękuję bardzo i gratuluję. Gorąco gratulujemy. Jeszcze... Wręczamy teraz oficjalnie jeszcze nie tylko statuetkę, ale także dyplomy honorowe, których jest sześć. Także to na panów barki teraz my składamy taką odpowiedzialność, by Johnny Greenwood, Aphex Twin i Krzysztof Penderecki także te dyplomy otrzymali. Widzimy się z Johnnym Greenwoodem i Aphex Twinem w przyszłym tygodniu w Londynie, tak więc wręczymy z pozdrowieniami na pewno. Trzymamy za słowo. Wydarzenie roku, koncert na Europejskim Kongresie Kultury. Bardzo dziękujemy i raz jeszcze wszystkim reżyserom i wykonawcom tego niezwykłego koncertu gratulujemy. Filipie, w twoje ręce dyplomy. Prosimy o fanfary. Raz jeszcze będziemy zaglądać do Telewizji Polskiej, bo kolejny fragment filmowy, a właściwie serialowy, otworzy następną muzyczną odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Niewątpliwie jeden z najpopularniejszych tematów, jakie napisał Andrzej Kurylewicz, najpiękniejszych, czyli muzyka z serialu Polskie Drogi, który powstawał w roku 1976, reżyserował go Janusz Morgenstern, ale nie wiem, czy wiesz, Marcinie, że nagranie muzyki do tego serialu powstawało w studiach Polskiego Radia, także mamy mały wkład w tę telewizyjną historię. Tak się domyślałem i to jest prawda. Proszę Państwa, Polskie Radio właśnie ma swój trwały ślad w historii polskiej kinematografii, historii polskich seriali telewizyjnych. A czasami zdarza się tak, że utwory pisane dla filmu, może to nie jest najlepsze słowo, ale odrywają się od swojej użytkowej po części funkcji i zaczynają żyć własnym życiem. W roku 1996 Wojciech Kilar skomponował muzykę do filmu Portret damy Jane Campion.
Państwo usłyszą najsłynniejszy temat z tej muzyki, z tej suity do tego obrazu. A wykonawcami będzie zespół Ars Nova i Polska Orkiestra Radiowa. Później wykonana zostanie piosenka zatytułowana Szepty i łzy, oparta właśnie na tej samej myśli muzycznej. Jej opracowania dokonał Marcin Pospieszalski, a słowa napisał Marcin Kedryński. Śpiewać będzie absolwentka Wydziału Wokalistyki Jazzowej Akademii Muzycznej w Katowicach, której już słuchaliśmy dzisiaj wieczorem, czyli Marta Florek. Polska Orkiestra Radiowa i Łukasz Borowicz, to wiemy. Ars Nova jeszcze podam w jakim składzie, bo to wyłącznie flety proste dziś. Agnieszka Obst-Chwała, Dagmara Barna, Krzysztof Owczynik i Jacek Urbaniak. Pojawi się także Janusz Olejniczak, który grać będzie temat z filmu, z serialu Polskie Drogi, Marta Florek, Piotr Wojtasik i Paweł Tomaszewski, Andrzej Święc i Michał Miśkiewicz. Thank you.
ma zapach siana i snu. Pójdę przed siebie, pójdę daleko, za ostatni las białych brzut. Pójdę daleko, pójdę na łąki malowane złotem i rdzą. Zwierzę się wierzbą z naszej rozłąki, wierzby wierzą szeptą i łzą. Tęsknię za tobą, płaczę po tobie, płaczą ze mną rosy i mgły. Drżą słowa, których nie powiem, bo rozumiesz je tylko ty. Pójdę daleko, pójdę na łąki malowane złotem i rdzą. Zwierzę się wierzbą z naszej rozłąki, wierzby wierzą. Wierzby wierzą szeptą, wierzby wierzą szeptą i łzą. Piosenka, która powstała na kanwie muzyki filmowej Wojciecha Kilara, śpiewała Marta Florek, na trąbce grał Piotr Wojtasik, przy fortepianie Paweł Tomaszewski, Andrzej Święs, gitara basowa i Michał Miśkiewicz, perkusja, a także Polska Orkiestra Radiowa i Łukasz Borowicz. A przed nami, Szanowni Państwo, ostatnia kategoria, nagroda honorowa Koryfeusz Muzyki Polskiej. Opowiedz, Agato, jak tak to? Jak w dwóch pozostałych kategoriach nominowanych było 5 osób, niemniej ze względu na charakter tego wyróżnienia ogłoszone zostanie wyłącznie nazwisko zwycięzcy, którego wyłoniło, tak jak w przypadku pozostałych dwóch kategorii, Kolegium Elektorów. Na estradę zapraszamy kompozytora, prezesa Związku Kompozytorów Polskich, pana Jerzego Kornowicza, który wręczy nagrodę. Zapraszamy także członka zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAIX, pana Marka Hojdę, z prośbą o wręczenie nagrody finansowej ufundowanej przez Stowarzyszenie
A kto jest, momencik, proszę Państwa, kto jest laureatem tegorocznej nagrody honorowej? To się zaraz okaże, zobaczymy to. Nagroda honorowa. Jest jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów współczesnych. Jego kompozycje wykonywane są na wszystkich najważniejszych festiwalach muzycznych, od warszawskiej jesieni po Gaudę Mater. Kompozycje takie jak Orawa czy Krzesany stanowią kanon literatury muzycznej i są żelaznym repertuarem wielu orkiestr. Równocześnie uprawiana muzyka filmowa wzbogaciła filmy najwybitniejszych polskich reżyserów, między innymi Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego, Kazimierza Kuca czy Romana Polańskiego i zaprowadziła twórcę do Hollywood. Jego Polonez z Pana Tadeusza zdetronizował studniówkowy Polonez Ogińskiego. Jest nie tylko wybitnym twórcą, ale także skromnym i uroczym dżentelmenem. Miłośnik szybkich i dobrych samochodów, koneser dobrej kuchni i słodkich deserów. W tym roku obchodzi 80. urodziny. Laureatem Nagrody Honorowej Koryfeusz Muzyki Polskiej 2012 zostaje Wojciech Kilar. Koryfeusz Muzyki Polskiej, Nagroda Honorowa w 2012 roku dla Wojciecha Kilara. Pan Wojciech powiedział, nie mogę mówić. Ale to dlatego, że Państwo klaszczą cały czas. Proszę Państwa, no cóż, no najprostsze słowa to są... Też dziękuję za tą nagrodę, dziękuję za Państwa przyjęcie tej mojej nagrody, ale ta ma sobie właściwie coś szczególnego, no każda nagroda ma coś szczególnego, ale to jest coś, co szczególnie jest dla mnie ważne, to jest to, że ja ją otrzymuję w gronie moich przyjaciół, że przyjmuję ją w gronie, w którym jest Zygmunt, w którym jest Krzysztof, w którym jest Marek. Ludzie, z którym każdemu z nich coś zawdzięczam, każdemu z nich coś innego i dlatego nie czuję się osamotniony w tej nagrodzie, że jestem w tak wspaniałym gronie. I chciałem także podziękować przy okazji właśnie moim przyjaciołom, polskim muzykom, polskim kompozytorom. Ja czasem sobie myślę, że właściwie wystarczy się czasem w świecie, to może jest megalomania, ale to jest megalomania w imieniu całego środowiska, że właściwie wystarczy się powiedzieć, że jest się polskim kompozytorem i już to jest jakiś plus. I to jest właśnie...
A nie, to może zabrzmieć, trochę wiecowo, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, ale to odnosi się naprawdę tylko do muzyki. Ja jestem szczęśliwy, że urodziłem się polskim kompozytorem. Dziękuję. No i oczywiście nie ma nas bez publiczności, także cieszę się, że mam wspaniałą polską publiczność. Też za to dziękuję. Bóg zapaść serdecznie. Zapomniałem o wręczającym i wyliczając te imiona. Jerzy Kornowicz, wręczający. No skoro już wiemy, w czyje ręce poszła nagroda tegoroczna, no to zrekapitulujmy. Poszła w ręce kompozytora słuchanego od zawsze w Polsce i na całym świecie. Słuchanego od uwertury, przez dyftongos, przez Krzesanego do Exodusa, Angelusa, Missa pro pace, z wieloma utworami, których tutaj nie wymienię. I możemy życzyć sobie, aby muzyka Wojciecha Kilara, tak wszak wszechstronna, z jej wielką mocą, z jej specyficzną przestrzenią w każdym gatunku, który uprawia, i w końcu z jej wymiarem dźwiękowym, muzycznym, ale też symbolicznym, ba, ideowym, ba, narodowym, towarzyszyła nam zawsze i jak najczęściej. Gratulujemy jeszcze raz. Jeszcze chwilę, jeszcze pan Marek Hojda z Stowarzyszenia Autorów ZAIX. Proszę państwa, jest mi niezmiernie miło, że tegoroczną honorową nagrodę Koryfeusza ufundowaną przez Stowarzyszenie Autorów ZAIX dostał nasz wieloletni zasłużony członek, jeden z najznakomitszych, najznamienitszych członków naszego stowarzyszenia. Dziękuję. Raz jeszcze bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim dzisiejszym laureatom i nominowanym także, bo i nominacja jest ważnym wyróżnieniem. Jeśli przypomnij Marcinie, ponad 288 zgłoszeń wpłynęło do Instytutu Muzyki i Tańca, który koordynował przyznanie tej nagrody. Dziękujemy wszystkim tym, którzy zgłaszali swoje propozycje, którzy głosowali, a także Kolegium Elektorów, które podjęło te trudne, jak się domyślamy, decyzje. Także dziękujemy za wspaniałe fanfary, zespołowi, o którym jeszcze nie wspominaliśmy, ale jest z nami od samego początku, Alta Capella. To nie koniec, proszę państwa, my się musimy troszeczkę przemieścić tutaj. Na zakończenie dzisiejszej gali zapraszamy państwa do wysłuchania utworu, który właściwie nie powstał z myślą o filmie, ale w historii polskiej kinematografii również ma swoje miejsce. Fragmenty tej kompozycji wykorzystane zostały bowiem przez Krzysztofa Zanussiego w dwóch jego obrazach, Suplement z roku 2002 i Persona non grata z roku 2005. Do niedawna był to po prostu koncert fortepianowy Wojciecha Kilara. Od ubiegłego roku trzeba już mówić pierwszy koncert fortepianowy. Pierwszy koncert fortepianowy Wojciecha Kilara powstawał od jesieni 96 do zimy 97 roku. Został zamówiony przez festiwal Warszawska Jesień i właśnie na nim w 97 roku po raz pierwszy wykonany przez Petera Jablońskiego. Dzisiaj jest z nami Janusz Olejniczak i oczywiście to on już za moment pojawi się przy fortepianie, który w tej chwili do nas się zbliża tutaj na estradzie. Janusz Olejniczak gra ten utwór już od wielu lat, a także zarejestrował go na płycie. Właściwie tutaj Jerzy Kornowicz wspominał o wielu ważnych kompozycjach Wojciecha Kilara,
ale ja bardzo lubię Wyścig ze słońcem z Drakuli Francisa Forda Coppoli. To jest naprawdę niezwykła muzyka. Muzyka filmowa. A ja chciałem jeszcze Państwu a propos koncertu fortepianowego zacytować słowa, bardzo piękne słowa muzykologa, pana profesora Leszka Polonego, który napisał tak. Bodaj w żadnym innym utworze Kilara antyteza lirycznego skupienia, kontemplacji, modlitwy z jednej strony, potężnej zaś zgoła brutalnej energii, siły, dynamizmu, żywiołu życia i jego dziania się z drugiej, nie dochodzi do głosu w tak bezpośredni, jawny i wyostrzony sposób. Utwór ten można więc uznać za swoiste signum personae, syntezę osobowości twórczej i muzyki Wojciecha Kilara. To słowa napisane przez Leszka Polonego w książce, w monografii zatytułowanej Kilar, żywioł i modlitwa, Kraków 2005 rok. Na zakończenie dzisiejszego koncertu i dzisiejszej gali, podczas której wręczyliśmy nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej, pierwszy koncert Wojciecha Kilara. Janusz Olejniczak przy fortepianie, a towarzyszy mu Polska Orkiestra Radiowa, którą dziś w studiu imienia Witolda Lutosławskiego prowadzi jej dyrektor artystyczny Łukasz Borowicz.
Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Łukasza Borowicza. To był pierwszy koncert fortepianowy Wojciecha Kilara. Może jeszcze będzie trzeci na przykład, tak się teraz zastanawiam. Ale to nie jest jeszcze koniec naszej dzisiejszej uroczystości, bo tak się składa, że nie tylko Wojciech Kilar w tym roku obchodzi ważny jubileusz, ale także Janusz Olejniczak. I co więcej, te urodziny Janusza Olejniczaka odbędą się już jutro, specjalny koncert w Teatrze Wielkim Operze Narodowej i postanowiliśmy uczcić te oba jubileusze w szczególny sposób. Słyszeliśmy w sylwetce Wojciecha Kilara, że bardzo lubi desery, także wychodząc naprzeciw także temu oczekiwaniu, postanowiliśmy coś adekwatnego, proszę państwa, przygotować. Mamy nadzieję, że Janusz Olejniczak też lubi desery. Czy możemy pana prosić na estradę i pana Wojciecha Kilara także? Pana Janusza Olejniczaka także, tu się ukrywa tak nieśmiało, ale zapraszamy. To nie są lekkie desery, proszę państwa. Dwa wielkie torty, jeden na symboliczne 16, a drugi na symboliczne 18 urodziny. I jeśli wolą panowie się jakoś wymienić czy podzielić tymi deserami, to bardzo proszę dokonać tutaj tego wyboru w trzeba drodze zdmuchnąć. Negocjacji. I oczywiście trzeba zdmuchnąć świeczki, żeby tradycji stało się zadość. Tak, tak. Jeden jest pana Janusza Olejniczaka, bo pan zdaje się jutro ma ważny jubileusz, a drugi Kilara. Pana Wojciecha Kilara. Poza mną, nie wiem co się dzieje. Właśnie od tego jesteśmy, żeby robić panom niespodzianki. Także życzymy wszystkiego najlepszego i kolejnych ważnych nagród. Niekoniecznie nagród Koryfeusz Muzyki Polskiej, ale kto wie. To teraz będziemy zachęcać do... Zaprosimy, oczywiście tak, zapraszamy oczywiście. Wszystkich, proszę państwa. Następna część tej uroczystości odbywać się będzie w foyer Studia Koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Symbolicznie zapraszamy także naszych radiosłuchaczy i tych z państwa, którzy oglądali naszą transmisję w internecie. Niniejszym rozdanie nagród Koryfeusz Muzyki Polskiej przechodzi do historii. Ciągle zachęcamy panów do zdmuchnięcia świeczek, ale to się chyba na razie nie uda, więc może nie w transmisji. Dziękujemy państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas. 2 godziny minęły jak z bicza strzelił. Prosimy tych z państwa, którzy są przy radioodbiornikach, o pozostanie z nami, z programem drugim Polskiego Radia. Teraz się już żegnamy. Agata Kwiecińska i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia. Musisz zadrygować.